skierowałem pismo z dnia 18 października 2018 roku, po tym, gdy złożyłem 5 października wniosek, 4 października wniosek o włączenie prokuratora Elżbiety Ochońskiej-Wróbel, prokuratora rejonowego Agnieszki Nowak i każdego prokuratora prokuratury rejonowej Kraków-Podgórze od rozpoznawania tej sprawy przeciwko mnie, o doręczenie mi informacji publicznej w postaci podania, jaki jest status sprawy przeciwko mnie rozpoznawanej przez prokuratora Elżbietę Ochońską-Wróbel. Prokurator Agnieszka Nowak, prokurator rejonowy, przekazała to pismo do rozpoznania prokurator Elżbiecie Ochońskiej-Wróbel i tam mnie poinformowała, że w odpowiedzi na pana zapytanie dotyczące statusu, pana statusu, a ja przecież pytałem nie o mój status, bo ja wiem, że jestem podejrzany, dopóki sprawa nie zostanie zakończona, zatem albo dopóki nie zostanie sporządzone przez prokuratora, zatem dopóki nie zostanie sporządzone akt oskarżenia, albo dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu ewentualnie dochodzenia, oraz poinformowała mnie, że artykuł 159 KPK przewiduje możliwość złożenia zażalenia jedynie na zarządzenie o odmowie udostępnienia. To w kontekście tego zarządzenia. No jest to w całkowitej sprzeczności z dotychczasową praktyką, która polegała, jak mówię, na tym, że zawsze doręczono mi zarządzenie i ja je zaskarżałem. No ale tak działa prokurator Elżbieta Ochońska-Wróbel.